Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Zapraszam Was na 58. podcast Zarychta na Solo. Po krótkiej przerwie wracamy z zapowiedziami, tym razem konferencja zachodnia. No i zaczynamy od drużyny Denver Nuggets, która otarła się o playoffy w poprzednim sezonie. Tak naprawdę przegrała je dopiero ostatnim spotkaniem z Minnesota Timberwolves. No i to jest ten sezon, w którym wreszcie Nuggets mają wrócić do gier posezonowych. Przynajmniej takie jest założenie, a czy to się uda? No to wiadomo, zobaczymy. Na początek ocena trenera. Mike Malone ma za sobą już 3 sezony pracy w Denver. Nie są to sezony złe, natomiast nie są też jakieś wybitne. Przede wszystkim Malone nie jest w stanie zbudować chociażby solidnej defensywy. Ma jedną z najgorszych w całej lidze. No i przez to niestety jego ocena musi pójść w dół. Oczywiście atak z drugiej strony jest tym, co napędza. Tak? To on zdecydował, że Nikola Jokic będzie rozgrywającym z pozycji centra. To on mu powierzył piłkę, to on też świetnie potrafi wykorzystać umiejętności Carego Harrisa czy Jamala Murraya, a także Willa Bartona, zawodników, którzy być może w innych drużynach nie byliby aż tak dobrzy, no ale to ten system stworzony przez Malona do wykorzystania w pełni potencjału Nikoli Jokicza, to jest to, co go wyróżnia i za co zdecydowanie powinien być nagradzany. No kwestia teraz tego, żeby w najbliższym sezonie Malone wykorzystał nie tylko Jokicia, ale też obok tego Paula Millsapa, bo wydaje się, że to jest zawodnik, który zagwarantuje Nuggets grę o playoffy, no i być może awans do nich. Także zadanie przed Mike'em Malone'em wcale nie będzie takie łatwe, tym bardziej, że drużyna wcale się nie wzmocniła za bardzo. Jedyny zawodnik, który doszedł, to Isaiah Thomas, który zresztą początek sezonu zapewne opuści, a jak wróci, to będzie tylko i wyłącznie rezerwowy. Przynajmniej takie jest na razie założenie. Więc Malone dostaje drużynę, którą zna, drużynę, którą wie na co stać i tylko i wyłącznie zostaje mu wyciągnąć z niej maksimum. Moja ocena Mike'a Malone'a to 3 z plusem. Ok, przechodzimy dalej. Obwodowi. No tutaj mamy zatrzęsienie zawodników i zawodników dosyć podobnych do siebie, przynajmniej ja tak to widzę, bo mamy Garego Harrisa, Jamala Murraya i Willa Bartona, gracze o bardzo podobnych umiejętnościach do siebie, którzy przede wszystkim świetnie ścinają po linii końcowej, naprawdę nieźle rzucają za 3 punkty. Potrafią też zanotować dobre asysty, natomiast nie jest to ich pierwszy wybór. Kluczem w tym sezonie będzie oczywiście wykorzystanie ich jeszcze w większym stopniu, tak, i poprawienie ich obrony. No, Gary Harris w poprzednim sezonie rzucał już najlepsze w karierze 17,5 punktu, trafił prawie 40% trójek, Murray to z kolei blisko 17 punktów, te 38% trójek, a Barton prawie 16 punktów i 37% trójek. Jak się ich w sumie do siebie doda, no to panowie notują łącznie ponad 10 asyst w każdym spotkaniu, co jest i dobrym wynikiem, i jednocześnie trochę średnim. No ale jeżeli mówimy o gościach, którzy grają bez piłki na pozycji numer 2-3, bo niech będzie, że Jokic jest tą jedynką, nie mają po prostu klasycznej jedynki, tylko mają dwie dwójki, trójkę, czwórkę i piątkę, no to wtedy te wyniki nie są takie złe. Do tego tercetu ma dołączyć z czasem Isaiah Thomas. Zawodnik, który, no jak wiemy, 2 sezony temu był w wybornej formie. To on doprowadził Boston Celtics do finału konferencji. To on, pomimo swoich prywatnych dramatów, był w stanie grać na najwyższym poziomie. Zapłacił za to później, bo grał niestety z kontuzją, tak? I przez to nie był gotowy na start kolejnych rozgrywek. Ten uraz do niego powracał i tak naprawdę zarówno w barwach Cavaliers, jak i Lakers ten poprzedni sezon może uznać za stracony. Ale z drugiej strony, ilu zawodników może powiedzieć, że 15 punktów na mecz i blisko 5 asyst to stracony sezon? Oczywiście stracony dlatego, że Thomas zagrał tylko w 32 spotkaniach, czyli opuścił ich aż 50. I to jest główny powód, dlaczego niestety ten sezon mógł spisać na straty. Za tą czwórką jest jeszcze 2 ciekawych zawodników. Pierwszy to Malik Beasley, który w poprzednim sezonie nie grał jakoś specjalnie dużo, ale trafił 34% trójek, więc to zdecydowanie wymaga poprawy. Miał kilka ciekawych momentów w trakcie preseason, no ale wiadomo, w tej chwili będzie prawdopodobnie numerem 4 na obwodzie, natomiast jak wróci Thomas, no to jego minuty też powinny spaść. No i ostatnim graczem, którego mam u siebie wypisanego w swoich notatkach, Monte Morris. No taki typowy, niestety dla niego zapchaj dziura na razie, nie będzie grał jakoś specjalnie dużo, ale to już typowa jedynka. Gość, który
będzie miał piłkę w rękach przede wszystkim wtedy, gdy nie będzie Jokicza na boisku. Zresztą prawdopodobnie nie będą często grali, bo Morris będzie wykorzystywany, kiedy spotkanie będzie rozstrzygnięte. Jaka ocena dla tego całego zestawu obwodowych? Trójka z plusem. Solidnie, natomiast brakuje jakiegoś... Może tak, jeżeli Thomas będzie grał tak jak grał chociażby w Sacramento, nie mówiąc już o Bostonie, no to możemy tutaj pomyśleć o zdecydowanie wyższej ocenie. Ok, przechodzimy do skrzydłowych. Tutaj problem polega na tym, że pierwszy zawodnik jest bardzo dobry, ale dalej niestety jest dosyć krótka kołdra i tych zawodników nie ma wcale jakoś specjalnie dużo. No Paul Millsap ma za sobą sezon niestety też podobnie jak Thomas, w większości stracony przez kontuzję. Millsap nie zagrał bowiem w poprzednim sezonie aż w 44 meczach, tylko 38 razy wybiegł na parkiet. Był niezły, był naprawdę solidny, natomiast widać było, że brakowało mu tego zgrania z Nikolą Jokiczem chociażby i tak. Teraz po prostu im więcej minut oni spędzą razem na parkiecie, tym lepiej to będzie wyglądało, tym łatwiej będą zdobywali punkty, tym lepiej będą się rozumieli. Więc to jest zdecydowanie klucz, zdrowie Paula Millsapa i wtedy to powinno zacząć działać. Obok Millsapa może grać Trey Lyles, który jest przedostatnim rokiem swojego kontraktu. Lyles, który został przetransferowany przed poprzednim sezonem z Utah Jazz za wybór w drafcie, który Jazz zamienili na Donovana Mitchella. No i Lyles oczywiście nie zagrał jak Mitchell, natomiast zagrał bardzo solidny sezon, bo blisko 10 punktów, blisko 5 zbiórek, trafił 38% za 3 punkty, więc zdecydowanie zrobił więcej niż można się było po nim spodziewać. No i tak jak powiedziałem, tutaj się niestety to kończy, bo mamy jeszcze dwóch graczy, Torrey Craig i Juancho Hernan Gomez, natomiast obaj są zawodnikami, którzy grali małe minuty w poprzednich rozgrywkach. I to też nie powinno się zmienić, bo raczej Nuggets będą grali trójką obwodowych i Millsapem i na przykład Jokiczem, albo właśnie Lylesem w miejsce Millsapa, także tutaj minut dla Craiga i Hernan Gomeza raczej dużo nie będzie. Szkoda, że kontuzję złapał Michael Porter Jr., który wyklucza go najprawdopodobniej z całego sezonu, bo to miał być kolejny debiutant, kolejny zawodnik, który wzmocniłby tą pozycję w barwach Nuggets, natomiast na teraz no, niestety nie można go brać pod uwagę. Ocena skrzydłowych to jest trójka, tylko trójka z tego względu, że jest to bardzo krótka rotacja na tej pozycji, więc zdecydowanie Gdyby tam był jeszcze jeden, dwóch solidnych zawodników, nie mówię, że bardzo dobrych, ale jeszcze jeden taki Trey Lyles, no to już by było 3 z plusem, a tak niestety tylko trójka. No i ostatni element podlegający mojej ocenie, czyli podkoszowi. Tu mamy tylko dwóch graczy, natomiast jeden jest moim zdaniem już zawodnikiem kalibru All-Star, a drugi jest po prostu bardzo solidnym zmiennikiem. Nikola Jokic, czyli chyba pierwszy w historii NBA rozgrywający center, który w poprzednim sezonie miał już średnio ponad 6 asyst na spotkanie. Jokic, który zdecydowanie poprawił swój rzut za 3 punkty i ustabilizował go przede wszystkim, bo to był klucz, bo jeszcze w sezon wcześniej miewał mecze bardzo dobre i skuteczność bardzo przyjemną dla swojego trenera za 3 punkty, natomiast w tych ostatnich rozgrywkach to już było prawie 40% w przestrzeni całego sezonu, więc bardzo dobry wynik. No Jokicza nie trzeba tutaj więcej przedstawiać, tak? No, jak zawsze jego mankament podstawowy to defensywa, w której jest po prostu słaby. Brakuje mu atletyzmu, brakuje mu szybkości i przez to niestety jest dziurą w obronie, więc Nuggets próbują po prostu rzucić więcej niż stracą. No i ostatni zawodnik, Mason Plumlee, gracz, który w poprzednim sezonie wychodził nawet w piątce z Jokiczem, co oczywiście z punktu widzenia spacingu drużyny było zabójstwem dla niej. Natomiast Plumlee wciąż jest graczem bardzo inteligentnym, jest graczem, który świetnie roluje do kosza, bardzo dobre zasłony stawia i tutaj przede wszystkim powinien być wykorzystywany. Bardzo też dobrze, na dobrej skuteczności kończy blisko obręczy, więc tu kolejny aspekt, którym Plumlee powinien być wykorzystywany przez drużynę, a też nieźle broni pod własnym koszem, także nie jest zawodnikiem takim złym. Trafił zresztą 60% z gry w poprzednim sezonie, a nawet w tegorocznym preseason miał mecz z Lakersami, gdzie chyba trafił 11 na 11 z gry, więc pokazuje to, że to jest gość, na którego po prostu można liczyć.
No i moja ocena podkoszowych tego duetu to, no to silna czwórka. Byłoby więcej, gdyby Jokic bronił, a tak to no musi być mniej po prostu niż chociażby 76ers z Joelem Embiidem. Okej, no i na koniec to, co wcześniej już gdzieś zajawiałem, informowałem o tym w trakcie już tego podcastu. Atak, ósmy najlepszy w całej lidze. Nuggets zdobywali 196 punktów na 100 posiadań, natomiast obrona dopiero na 26 miejscu. Tylko 4 drużyny broniły gorzej w poprzednim sezonie niż Nuggets. I to jest powód, dla którego oni nie weszli do playoffs. Nie ostatni mecz. Oczywiście ostatni mecz był decydujący, natomiast no, oni wcześniej przegrali te playoffy. W kontuzjach chociażby Paula Millsapa, czy też właśnie w tej beznadziejnej obronie. Tempo, w jakim grali, takie średnie ligowe, 99,06, to jest 17 tempo w całej lidze. Okej, to tyle jeśli chodzi o Denver Nuggets. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już tak dużej przerwy i kolejne podcasty wpadną w najbliższych godzinach, chociaż najprawdopodobniej dopiero jutro rano. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, Piotrek Zarychta.